Cześć. Kiedyś w szkole robiło się takie doświadczenie, chyba się jeszcze nadal robi na biochemię, że się kość z kurczaka wrzucało do octu i ta kość po prostu robiła się miękka. Pytanie, dlaczego? Dzisiaj sobie na to odpowiemy, ale jeszcze w międzyczasie przyjrzymy się pewnemu zadaniu maturalnemu z czerwca 2018 roku, w którym należy odróżnić roztwór octanu sodu od roztworu octanu magnezu za pomocą kwasu fosforowego i uzasadnić, czy takie odróżnienie jest możliwe, czy ocenić i uzasadnić, czy takie odróżnienie jest możliwe. Według klucza, czyli schematu oceniania, takie odróżnienie jest możliwe, ponieważ w probówce z etanianem magnezu dodatkowo wytrąci się osad. Lub w obu probówkach wyczuwalny będzie charakterystyczny zapach, ale tylko w jednej z nich pojawi się osad. Zobaczymy, czy to rzeczywiście jest możliwe. Przygotowałem tutaj dwie zleweczki i stężony roztwór octanu magnezu. Zaraz go sobie tutaj nalejemy do obu tych zleweczek. Rozcieńczymy sobie go troszkę. I zobaczmy. No, ustawię pierwszą zlewkę na mieszadle. Jeżeli popatrzymy do tabeli rozpuszczalności, rzeczywiście octan fosforan magnezu jest związkiem praktycznie nierozpuszczalnym. Jeżeli więc doleję roztworu fosforanu, ortofosforanu 5 sodu do tego roztworu, to oczywiście natychmiast strąca się osad. To zobaczmy, co będzie w drugiej. Też tutaj przecież wlałem rozcieńczony, teraz już rozcieńczony, roztwór tego naszego octanu magnezu i dodam tutaj, tak jak chce zadanie, kwasu fosforowego. No i patrzymy. A osadu nie widać. I się go nie doczekamy, niestety. No pytanie, dlaczego? Kwas fosforowy, on się tak troszeczkę zachowuje jak siarkowy, ma zbliżoną konsystencję. Taki jest oleistą cieczą, stężony kwas fosforowy. Dlaczego tutaj nie wytrącił się osad, chociaż zadanie twierdzi, że powinno być możliwe odróżnienie, bo ten osad się wytrąca. Jak już mówiłem, jak popatrzymy do tabeli rozpuszczalności, rzeczywiście taka reakcja zajdzie. Tylko problem w tym, że tabela rozpuszczalności dotyczy reakcji, które zachodzą po zmieszaniu soli, a nie co się stanie, jak weźmiemy sól i kwas. A to ma znaczenie. Zobaczmy, rzeczywiście kwas fosforowy jest mocniejszy od kwasu octowego, jeżeli popatrzymy na stałe dysocjacji. Na pierwszą stałą, jak popatrzymy, to jest mocniejszy. Ale musimy pamiętać o tym, że przecież, o, tu jeszcze mamy dla porównania ta reakcja, którą chce zadanie, że fosforowy jako mocniejszy, no wyprze nam, prawda, słabszy octowy, powstanie oczywiście sól, no i słabszy kwas, poczujemy ten zapach octu. Okej, dobra, fajnie, ja jestem za. Tylko że musimy pamiętać o tym, że przecież H3PO4 nie dysocjuje w taki sposób, jak uczą w podstawówkach. Tylko dysocjuje etapami i tak naprawdę, bo to w ogóle wynika z teorii Areniusa, gdzie się podchodzi tak do kwasów jeszcze alchemicznie. Teoria Areniusa w ogóle nie powinna być uczona, bo to jest przeżytek od 100 lat. Że przecież tak naprawdę mamy tutaj cztery indywidua kwasowe. To, czyli H3PO4, to jest kwas i to jest kwas. I jeżeli teraz popatrzymy na moc poszczególnych kwasów, to oczywiście H3PO4 jest mocniejszy, ale następny w kolejności jest kwas octowy, który jest kwasem mocniejszym od anionów diwodorofosforanowych, a aniony diwodorofosforanowe są kwasem mocniejszym od anionów wodorofosforanowych. A zatem kwas mocniejszy wypiera słabszy, więc H3PO4 wyprze kwas octowy, to się zgadza, ale kwas octowy wyprze kwasy słabsze od siebie. A zatem taka reakcja nam nie zajdzie. No dlaczego? Dlatego, że przecież kwas octowy, gdyby nam powstał jako mocniejszy od tamtych anionów diwodorofosforanowych, wyparłby nam z soli właśnie słabszy kwas. A zatem zobaczmy sobie na to, że zajdzie taka reakcja. Jeżeli mam fosforan
magnezu i dodam tam kwasu octowego, to otrzymam diwodorofosforan magnezu. I oczywiście octan magnezu. No dobrze, zobaczmy sobie, że jeżeli ja tutaj teraz do tej zawiesiny dodam troszkę kwasu octowego, to zobaczmy, co się stanie. I nie ma. Po prostu. Kwas octowy wyparł słabsze kwasy od siebie. A zatem niemożliwe jest tutaj strącenie właśnie po zmieszaniu kwasu fosforowego z octanem magnezu tego naszego fosforanu magnezu, bo kwas octowy jako mocniejszy po prostu wypiera kwasy słabsze od siebie. Więc nie jest możliwe przeprowadzenie takiej reakcji. No dobrze, a wracając do tej naszej kości, no ta reakcja, jeszcze nie do kości, przepraszam, ta reakcja kwasu fosforowego z octanem magnezu oczywiście zajdzie, ale kończy się tutaj. Dlatego, że ten kwas jako mocniejszy, no już nie da się wyprzeć przez te aniony po prostu, które są słabsze od tego octowego. A zatem, wracając do naszej kości, co się dzieje? Bardzo podobna reakcja, tylko że z fosforanem wapnia, że w kwasie octowym powstają znacznie lepiej rozpuszczalne w wodzie diwodorofosforan wapnia, no i octan magnezu. Dlatego, że kwas octowy, chociaż słaby, to jednak mocniejszy od tych diwodoro i wodorofosforanu, anionów diwodoro i wodorofosforanowych 5, a zatem po prostu powstają dobrze rozpuszczalne związki w wyniku tego, że kwas octowy jest właśnie mocniejszy od tamtych dwóch indywiduów też kwasowych. I właśnie to powoduje, że ta kość nam sobie, podniosę to później, sobie zmiękła. Ok, to wszystko z mojej strony i widzimy, że tak naprawdę to zadanie jest do poprawki i podobna rzecz nie powinna się wydarzyć. To jest jedna z rzeczy, o której uczulam, że tabela rozpuszczalności do pewnych rzeczy nie służy. A tutaj właśnie przy konstrukcji tego zadania popełniono właśnie ten błąd, o którym często mówię. Ok, dziękuję za uwagę i pozdrawiam.